Życie nie jest sprawiedliwe oraz nic nie dzieje się bez przyczyny. To są dwa, to są dwie tezy, które bardzo często gdzieś tam krążą w wyterze, bardzo często ja je widzę w komentarzach, często dostaję je w mailach i dzisiaj chciałabym je poruszyć, ponieważ yy, chciałabym Ci pokazać ich funkcjonowanie i chciałabym Ci pokazać ich skutek na nas, i chciałabym wspólnie z tobą zastanowić się, czy powtarzanie sobie tych fraz dobrze na nas wpływa. I to właśnie jest temat dzisiejszego filmu. Zapraszam. Zanim oczywiście przedstawię te dwa mm, sposoby patrzenia, na świat lub na siebie, chcę zaznaczyć, że oczywiście tutaj będę prezentować swoje własne spojrzenie na te kwestie. I ono może stać w zgodzie lub w niezgodzie z twoimi. Daj mi znać w komentarzu, co o nich sądzisz, i po prostu pokaż swoją opinię. To, co ja powiem, to nie jest absolutnie, nie ma na celu narzucanie komukolwiek mojego punktu widzenia, ale zastanowienie się i prześwietlenie. Pewnych test pod kątem pomocności, tego co one wnoszą, w jaki sposób na nas działają, a zatem czy są pomocne. I oczywiście, tak jak mówię, jeżeli masz odmienną opinię, albo jeżeli masz tą samą opinię, to zapraszam Cię do komentarzy, podzielenia się nimi. No to zaczynamy. Pierwsza kwestia: życie nie jest sprawiedliwe. Poszukiwanie sprawiedliwości to jest jedna z tych właśnie tez bądź sposobów myślenia i um, jakiejś takiej orientacji na siebie lub na świat, która, która właśnie wydaje mi się niezbyt pomocna. A zarazem jest to bardzo powszechna sprawa, bo wtedy kiedy dzieje nam się coś trudnego, wtedy kiedy dzieje się coś bardzo wymagającego, My się staramy. My wkładamy swoje serce i zaangażowanie w coś. I z powrotem do nas wraca bardzo niewiele, no to czasami pojawia się w naszych głowach takie myślenie, że to jest niesprawiedliwe. To jest niesprawiedliwe, to jest nie fair. Bo przecież ja tak dużo daję z siebie i co mam, co mam w zamian? No nic, prawda? Albo, albo prawie nic. I w tym momencie. Nasze oczekiwania, to znaczy oczekiwania tego, że nasze starania mają coś przynieść z powrotem do nas, że nasze starania mają, to ma być jakaś wymiana, Sprawia, te oczekiwania sprawiają, że jest pewna przestrzeń pusta między tym, jak jest, a tym, jak według nas i według tych oczekiwań powinno być. Ta pustka, ta przestrzeń, Mm, przyprawia nas o ból głowy, frustrację, smutek, mm, poczucie rozczarowania i zawodu na, świe na całym świecie, na, lo na losie, na innych ludziach, czasami na sobie. I znajdujemy się w sytuacji, kiedy powtarzamy sobie, jak bardzo to życie jest nie fair. I teraz zastanówmy się nie tyle nad tym, czy faktycznie życie jest fair, czy faktycznie życie nie jest fair? Ale na chwilkę zróbmy dystans wobec tych tez i zastanówmy się nad tym, co te tezy nam robią. Jak one na nas wpływają, kiedy w ogóle uruchomiamy myślenie. Uruchamiamy? Nie mam pojęcia. Um, włączamy myślenie na temat. To jest sprawiedliwe, to jest niesprawiedliwe. Stajemy się takim sędzią, który sądzi i wydaje wyrok sprawiedliwości. Co się z nami dzieje? Jeżeli wchodzisz w tryb poszukiwania sprawiedliwości, powiedz mi podziel się w komentarzu, jak to na Ciebie wpływa. Po pierwsze, jak na Ciebie wpływa. I tutaj mogę mniemać i z własnego doświadczenia, i z obserwacji, ponieważ na pewno ten sposób myślenia nie jest obcy nikomu z nas. Oczywiście, że każdy ma takie czasami momenty, no ale, no ale to jest nie fair. I taki moment niezgody na to, co się dzieje. Zwłaszcza, jeżeli w tym momencie też włączymy się. Włączy się nam porównanie, porównywanie naszej sytuacji z sytuacją kogoś innego. I zastanówmy się właśnie, jak na nas to działa. Czy to sprawia, że ci dodaje, czy, czy to sprawia, że ci przybywa sił i motywacji na to, żeby się starać dalej, na to, żeby iść do przodu i nie poddawać się, czy może to ci daje poczucie tego, że jesteś przegrany lub przegrana, że toczy się jakaś, jakaś wymiana, toczy się jakaś konkurencja, a ty w tym przegrywasz, bo inni mają lepiej. I to jest nie fair, bo ty się tak mocno starasz, a inni nawet nie tak mocno jak ty. Więc w jakim stanie zostawia cię myślenie i w ogóle włączanie myślenia na temat sprawiedliwości? To jest po pierwsze... A druga kwestia to jest taka, kiedy ci się to uruchamia? Czy wtedy, kiedy dzieje się coś dobrego w twoim życiu? Czy wtedy myślisz, że to jest fair albo nie fair w stosunku do kogoś, na przykład innego, komu dzieje się coś złego w tym czasie, albo komu dzieje się coś dobrego? Czy wtedy, kiedy doznajesz jakiejś porażki? Jakiegoś trudnego momentu, przechodzisz przez jakiś wymagający czas w swoim życiu? Czy właśnie wtedy ci się to uruchamia? Po co ta cała obserwacja, jak to przebiega, kiedy się włącza i, jak, i z jakim skutkiem? No po to, żeby właśnie oszacować sobie i przyjrzeć się trochę temu myśleniu, poszukiwaniu sprawiedliwości, trochę z dystansu. Bo to nie jest. Obowiązko, obowiązkowa kwestia. To nie jest tak, że ty musisz wydzielać sprawiedliwość i poszukiwać sprawiedliwości wszędzie i na każdym kroku, a owa sprawiedliwość musi się dziać na każdym kroku. Więc to, to nie jest obowiązkowa kwestia, tylko to jest coś, na, to czas, na co czasami wpadają nasze umysły i wpadają w taki tryb wchodzą w taki tryb właśnie wyliczania. Wyliczania tej sprawiedliwości. I może się mylę, powiedz mi, jeżeli masz inaczej, ale wydaje mi się, że najczęściej to się uruchamia wtedy, kiedy czujemy jakąś krzywdę. Kiedy czujemy, że nasze starania nie przyniosły oczekiwanych skutków i że czujemy jakąś. Mamy, nosimy na sobie jakieś poczucie mm, krzywdy. W tym momencie zaczynamy się porównywać z innymi, w tym momencie zaczynamy twierdzić, jak bardzo to jest nie fair. I właśnie, i co dalej? W jaki sposób się dalej czujesz? Do czego to doprowadza? I moje, moja teza jest taka, że to nie doprowadza do niczego pomocnego. To, to, to jedynie może doprowadzić do tego, że zaczynamy coraz bardziej czuć się rozgoryczeni. Coraz bardziej roztrząsać to, jak wiele rzeczy niesprawiedliwych zadziało się w naszym życiu. I zaczynamy układać pewien wzór, szukamy tego wzoru, bo nasze umysły są świetne w szukaniu wzorów, że tak, to się potwierdza, to już nie pierwszy raz. Tak? I zaczynamy sobie tworzyć jakąś historię, rozkładać ją w czasie i w, pr w przestrzeni i szukamy a szukamy potwierdzeń na, na to, że faktycznie życie jest nie fair, a wtedy takie potwierdzenia przychodzą bardzo łatwo. I to rozgoryczanie, jeżeli cokolwiek, to po prostu rośnie. Ono rośnie i my znajdujemy się w jakimś stanie, w którym właściwie mamy pretensje. Pretensje do świata, pretensje do innych ludzi, do losu, być może i do samych siebie. I teraz powiedz mi, na ile... Wprowadzone, jeżeli wprowadzasz siebie w taki tryb funkcjonowania i myślenia, na ile to Ci pod, po, pomaga się poz, nie pozbyć powstać, tak? podnieść i iść do przodu, zwłaszcza jeżeli robi Ci ciężko. Jeżeli tak sobie mm, szczerze odpowiemy na to pytanie, to wątpię, żeby ten stan był bardzo motywujący i dodający sił. Jest to stan, który raczej wyzbywa nas z naszych zasobów energetycznych i, i, i raczej przeszkadza niż pomaga. Dlatego właśnie warto to przemyśleć jeszcze raz. Co to znaczy? No, proponuję Ci zrobić krok w tył lub w bok, jeżeli chodzi o kwestie to jest sprawiedliwe, to jest niesprawiedliwe. Albo to jest fair, albo to nie jest fair. Jeżeli taka myśl pojawia ci się w głowie, Niech to będzie taka jakaś czerwona flaga, światełko czerwone, które, które powoduje, że ty weźmiesz głębszy oddech i pomyślisz sobie, nie, nie wchodzę w to. Jeszcze, jeszcze nie, tak w każdej chwili będę mogła, ale jeszcze nie zrobię na chwilę sobie przestrzeń między tym trybem funkcjonowania, bo wiem, że on doprowadza do rozgoryczenia, a przypomnę sobie o tym, że. No i właśnie, że co. No jeżeli popatrzymy na swój los, na los innych ludzi, na, na to, jak wygląda życie w przeróżnych zakątkach naszego świata, no to naprawdę bardzo trudno jest znaleźć przykłady takiej czystej sprawiedliwości, takiej czystego podziału pół na pół, ty tutaj dajesz i właśnie 50% i 50% odbierasz. Prześwietl swoje życie pod tym kątem, i założę się, że nie będziesz miał lub miała za dużo przykładów na to. Co tylko potwierdza, że, że tak, że życie jest niesprawiedliwe. Jeżeli w ogóle mamy włączać kwestie sprawiedliwości i niesprawiedliwości, a moja propozycja jest taka, starajmy się jak najczęściej tę kwestię w ogóle wyciszać i wyłączać, żeby ona nie dochodziła za bardzo do głosu, bo to nie będzie pomocne. Ale jeżeli już mamy to dopuścić do głosu, to najprawdopodobniej wniosek, do którego dojdziesz, będzie taki, że to nie jest sprawiedliwe. To nie jest sprawiedliwe, że jeden piesek ma tutaj bardzo wygodnie i sobie śpi na fotelu i jest w sweterku, jest mu bardzo ciepło, bo akurat wczoraj kichnął parę razy, a inny, innemu jest zimno w schronisku lub na ulicy. Nie, to nie jest sprawiedliwe. I jedyne, co możemy zrobić, może tak, jeszcze chwilkę cofnę, na wiele z tych kwestii nie mamy wpływu. Jeżeli skupiamy się na tym, czy to jest sprawiedliwe, czy nie, to trochę odbieramy sobie energię. A przez trochę mam na myśli całkiem sporo tej energii do działania, ponieważ to jest bardzo trudne do zaakceptowania. No to jest bardzo ciężka kwestia żeby odnaleźć się w świecie, który jest niesprawiedliwy i losie, który, który czasami leci na oślep i rozdaje zasoby tam, gdzie akurat padną i niektórzy, niektórym się bardziej poszczęści, niektórym mniej. I to jest ciągłe zastanawianie się i mielenie tego tematu z tej strony, na którą mamy mały wpływ. No, bo naprawdę mamy bardzo mały wpływ na to, jak, jaka jest dystrybucja zasobów na świecie, w jakim stopniu wpływa, w jakim stopniu coś um, przydarza nam się rzadziej lub częściej, um, w jakim stopniu losowość i przypadkowość da się w ogóle skontrolować. No, okej, okay, są oczywiście kwestie, na które możemy wpływać i wpływajmy, i to jest bardzo fajnie, ale. Zawsze musi być gdzieś równowaga między działaniem a akceptacją. To znaczy, że właśnie tam, gdzie możemy wpływać i to, co możemy kontrolować, róbmy to, ale nie, nie jest to pomocne, żeby sobie wyobrazić, że i oczekiwać od siebie, że my będziemy mieli wpływ na wszystko. Bardziej pomocne jest to, żeby mm, wykazywać dozę akceptacji wobec tych rzeczy, na które nie mamy wpływu. I pogodzenie się z tym, że tak jest, że nie mamy na nie wpływu. I to jest właśnie skupianie się na tym, na, na co nie mamy wpływu, ale budzi to nasze wielkie rozgoryczenie i żal, i pretensje, i złość, i frustrację, i smutek. I co tam chcesz jeszcze? No to właśnie jest to poszukiwanie sprawiedliwości. Co proponuję Ci w zamian? No właśnie tą akceptację oraz... Skupienie się na tym, co dalej, tak, czyli nie patrzenie na to, czy to jest sprawiedliwe, czy nie, nie wydawanie wyroków, tylko ok, zadziało się tak, że ten piesek trafił do schroniska, co dalej, czy ja mogę go przyjąć do domu, tak? co, co dalej, czy ja mogę się nim zająć. Oczywiście nie każdy odpowie tak, bo nie każdy ma takie zasoby i nie każdy ma takie możliwości, ale niektórzy będą mogli. I to już będzie coś. W innych kwestiach jedni ludzie będą mogli coś zrobić, inni nie. To bardzo, bardzo zależy. Tak? Nie chcę absolutnie tutaj sugerować, że każdy powinien na przykład zaadoptować pieska ze Strzegoniska. Fajnie by było, ale. Ale wiem, że na przykład nie każdy ma takie warunki, chociażby to, że ktoś pracuje po 10 godzin poza domem, no to nie są warunki dla psa, tak? Ale jednak wracajmy, wracając do kwestii, co, co w zamian myślenia, czy to jest sprawiedliwe, czy nie, to ja ci proponuję i co dalej. Raczej to jest niesprawiedliwe, ponieważ wielka losowość i przypadkowość tego, co nam się przytrafia, Sprawia, że możemy interpretować niektóre wydarzenia jako niesprawiedliwe, i to jest kwestia do przegryzienia się z, ni z nią, i to jest kwestia akceptacji, ale pytania także, co dalej? Co dalej mogę zrobić? Co dalej nie mogę zrobić? Um, co dalej mogę zrobić, ale być może z pomocą kogoś? Jeżeli tak, to, to, to po co? Po jaką pomoc mogę sięgnąć? Do kogo mogę się zwrócić? W jaki sposób mogę znaleźć jakiś kawałek przestrzeni, na którą będę mieć wpływ? Ponieważ na to, że stwierdzę, że to jest niesprawiedliwe, nie mam na to wpływu, to odbiera mi siłę. Natomiast jeżeli sobie przegryzę się, okej, okay, to jest niesprawiedliwe. Jeżeli wchodząc w ogóle w wyliczankę, czy to sprawiedliwe, czy nie, chociaż ogólnie w ogóle radzę ci się od tego bardziej oddalać niż przybliżać. Ale jeżeli już wchodzimy, czyli jeżeli powiem sobie, tak, to jest niesprawiedliwe, co dalej mogę z tym zrobić? Tak? To jest przestrzeń wypełniona jakimś poczuciem skuteczności, pod, pod, poczuciem tego, że ja mam coś do powiedzenia, że ja mam coś do zdziałania, że to nie jest tylko i wyłącznie okrutny i niesprawiedliwy los, który na mnie się zemścił albo mm, uwziął, tylko to jest. Coś, co po prostu bywa niesprawiedliwe, a raczej trudne. Trudne, wymagające rzeczy się dzieją. Dostałam takie akurat karty od losu, jakie, jakie akurat padły w tym rozdaniu. Co mogę z nimi ugrać? Z tymi, co mam, a nie um, utkwienie w myśleniu, jakie to jest niesprawiedliwe, że ja mam takie karty. A więc e, to jest pierwsza rzecz e, do przemyślenia. Przechodźmy do drugiej. Druga rzecz, nic nie dzieje się bez przyczyny. I druga bardzo popularna kwestia, mianowicie to, że nic nie dzieje się bez przyczyny albo nie ma przypadków, przypadki nie istnieją. I znowu zamiast faktycznie wchodzić w to i logicznie bądź też statystycznie patrzeć i rozliczać tę kwestię, czy ona faktycznie ma podstawy, czy ona nie ma podstaw i racji bytu? Proponuję na chwilę się od tego w ogóle odczepić. Czy faktycznie wszystko się dzieje bez przyczyny, albo nic się nie dzieje bez przyczyny, czy w ogóle? Tylko popatrzmy, kiedy po to sięgamy, jaki jest tego skutek i co to nam daje. I znowu, kiedy po to sięgamy? No, powiem ci szczerze, że ja bardzo często dostaję takie wiadomości, um, które są bardzo pozytywne i bardzo za nie oczywiście dziękuję. I e, że może tak, że dana osoba do mnie pisze maila, że bardzo się cieszę, że wpadła na mój kanał i w ogóle na moje treści, że te treści jej, czy jemu pomagają, i że bardzo z nich korzysta. I p i te day, to bardzo jest naprawdę bardzo cudowne. Ja to bardzo sobie cenię. Te maile. Podtrzymują mnie i moją motywację na pewnym poziomie, żeby to tworzyć i robić dalej. Bardzo jestem za to wdzięczna. Nie chciałabym, żeby to było opatrznie zrozumiane. To jest dla mnie super cenne. I to jest bez względu na to, co dalej powiem. To, to już jest fakt, to mamy w banku, tak? Zamykamy. Natomiast czasami w te wypowiedzi przeplatane jest to jedno zdanie. Czyli. Mm, to nie, to nie jest przypadek, że na Ciebie natrafiłam na internecie, bo nie istnieją przypadki. Ja oczywiście wtedy nie odpowiadam na to, bo to nie jest ta kwestia, którą się zajmujemy w tym mailu, Natomiast czasami się sobie tak myślę, kiedy i z jakim skutkiem hmm, tak mocno przyklejamy się do tezy, że nie istnieją przypadki i tutaj, zanim odpowiemy sobie na to pytanie, chciałabym podzielić się z Tobą takim moim osobistym przemyśleniem, które jest no, biegunowo inne. A mianowicie takie, że wydaje mi się czasami, im dłużej żyję, tym bardziej mi się wydaje, że większość tego, co się dzieje, to są przypadki. Że większość tego, co się dzieje, nie musi mieć przyczyny. I jednocześnie coraz bardziej ta teza i to, 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 to ta obserwacja, które staje mi się coraz bardziej bliższa i coraz bardziej prawdziwa, jednocześnie tym samym w ogóle oddala ode mnie chęć faktycznie szukania potwierdzeń lub zaprzeczeń, jakoby przypadki faktycznie istniały, czy nie istniały, lub w ogóle nic się nie działo bez przypadku. Dlatego, że czasem nasze, nasze życie potrafi nas tak zaskoczyć i tak zbić z nóg, że wydaje mi się, że naprawdę jedyne, co można powiedzieć, to jest to, że to jest przypadek. I nic nie dzieje się bez przyczyny. To, to są tezy, które znowu bardzo mocno fiksują się na przeszłości. Czyli na tym, co, na co nie mamy wpływu. No dlaczego nic nie dzieje się bez przyczyny? No, bo właśnie szukamy przyczyny. I fiksujemy się i bardzo się skupiamy na tym, i dlaczego to się stało. Dlaczego, z jakiej przyczyny, czy z przypadkowej, czy nieprzypadkowej, to się akurat zadziało. I ten sposób myślenia, i ten tryb funkcjonowania, znowu wydaje mi się bardzo niepomocny, bo znowu skupiamy się na czymś, na co w ogóle nie mam wpływu, bo to już jest w przeszłości i całą swoją energię, całą naszą, naszą maszynę funkcjonującą czyli umysł, lub też ciało skupiamy i zatrudniamy do rozszyfrowania jaka była ta przyczyna. I oczywiście nie chcę powiedzieć, że szukanie przyczyn różnych um, rzeczy jest zupełnie nie, niepotrzebne i tylko się nadaje do kosza. No, absolutnie nie, to nie chodzi o, o skrajności, ale czasami warto spojrzeć na drugą stronę tej monety, bo wydaje mi się, że wtedy jest bardziej ona pomocna. A co to jest ta druga strona? Ono właśnie to, że skoro już coś się wydarzyło, to możemy się skupiać, nic się nie dzieje bez przyczyny, więc jaka jest ta przyczyna i co z tą przyczyną się dzieje. Albo możemy skupić się na tym, skoro już się wydarzyło, to jakie ja teraz znaczenie nadam temu, co się wydarzyło. Czyli nie dokopuję się ciągle i wyłącznie tego, co było. Ale patrzę na zaś trochę jak podobnie w tamtym punkcie poprzednim. Skoro już się wydarzyło, to co dalej? Jak ja postanawiam to sobie zinterpretować? Jak ja z, postanawiam to widzieć? Z jakiej perspektywy i jakie nadam temu znaczenie? Bo przyczynowość, przyczynę. Czasami możemy złapać, faktycznie określić, jaka jest przyczyna danego zrządzenia losu, a czasami możemy tak się skupić na tych przyczynach i nigdy ich nie odkryć. Czasami po prostu możemy nie dojść, jaka jest ta przyczyna. Natomiast jeżeli skupimy się na nadawaniu znaczenia temu, co się stało, no to już mamy bardzo dużo do powiedzenia w tej kwestii. Bo jeżeli powiem sobie, że to, że nie zdałam jakiegoś ważnego egzaminu i potraktujmy to dosłownie albo metaforycznie, jeżeli dokupuję się przyczyny i powiem sobie, że nie ma przypadków i że tak po prostu musiało być, no to też dyskryminuję te, tego typu sprawy, jak to, że ojej, a może po prostu się nie douczyłam, albo może naprawdę bardzo, bardzo bolała mnie głowa, albo może przypadkowo ten dzień akurat miał taką aurę, a nie inną. Tych tłumaczeń może być bardzo, 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 bardzo dużo. Natomiast jakie ja nadam znaczenie oblanemu egzamin egzaminowi? Jakie ja nadam znaczenie sobie jako komuś, kto nie znał egzaminu? Czy nadam to, nadam znaczenie takie, że to jest po prostu tragedia i która definiuje mnie jako studentkę, bądź mnie jako osobę, czy nadam znaczenie takie, że to jest po prostu etap podróży, większej podróży, w której każdy ma prawo się potknąć. A jedyne, co mogę wynieść z tego doświadczenia, to jest być może więcej wiedzy, być może więcej doświadczeń w zdawaniu egzaminu, coś, co ja mogę ze sobą zabrać z tego. Na przyszłość, a nie dokupując się tylko i wyłącznie przeszłości. I tutaj mała uwaga, oczywiście, że zwłaszcza internet ostatnimi czasy, a przez ostatnimi czasy mam na myśli lata, jest przepełniony taką bardzo takim parciem na to, żeby, żeby nadawać znaczenie lub przypisywać interpretacje super pozytywne. Czyli jeżeli nie zdałam egzaminu, no to na pewno będzie to coś fantastycznego dla mnie, w tym sensie, że ja dzięki temu doświadczeniu bardzo dużo się nauczę i tak dalej. Okej, okay, tak może być i oczywiście nie naguję pozytywności, ona jest nam bardzo potrzebna, ale to też nie jest tak, że ona jest nam potrzebna tylko i wyłącznie, albo tylko i wyłącznie pozytywnością się karmimy i żyjemy i jedynie pozytywną. Um, Emocją um, żyjemy. My żyjemy różnymi emocjami i różnorodność to jest klucz, a nie jednorodność. I nawet jeżeli nie czujesz, że danemu wydarzeniu, które było trudne, nie potrafisz nadać właśnie znaczenia pozytywnego, to nie znaczy, że y, sprawa jest jakby stracona. Być może te znaczenie, które przyjdzie, będzie miało inny, inną jakość, na przykład taką jak spokój wewnętrzny. Może to nie będzie fantastyczna sprawa iść na tą poprawkę i skakać z radości nie będziemy, ale może pojawi się jakaś doza spokoju i opanowania, jakże to już będzie kolejne podejście. Może ten, ten spokój nie pojawi się teraz, ale przy następnej sesji egzami egzaminacyjnej i to już, to już będzie coś, tak? To nie musi być um, wymuszone, bardzo pozytywne, na szerokim uśmiechu i um, tylko i wyłącznie piękny obrazek, tak? w którym wszystko cudownie idzie, ale może takie, takie zabarwienie, jak właśnie większy spokój. Tak, spokój to nie jest coś, dzięki czemu skaczemy z radości, wręcz przeciwnie, spokój właśnie nas uspokaja, więc, więc to, to może być to. To nie musi być to, ale na przykład, chcę tylko tak jakby zaznaczyć taki mały punkcik, że, że nadawanie znaczenia nie musi równać się nadawaniem pozytywności. Może, ale nie musi. I parcie i przypieranie siebie do muru, że my musimy się uśmiechać i cieszyć z tego, co się źle wydarzyło, doprowadza do przeciwnego skutku. tak? To nas bardziej przytłacza i męczy, frustruje i de facto smuci, niż dodaje nam uśmiechu i pozytywności, jak to zakładaliśmy na samym początku. Okej, okay. a zatem raz mówiąc, ten drugi punkt, nie wszystko musi się dziać z jakiejś przyczyny. Czasami jesteśmy w stanie tą przyczynę złapać za rękę, ale czasami nie. I to, co nam dodaje odwagi i siły, determinacji, motywacji, żeby iść dalej, to nie nadawanie przyczyny, nie szukanie przyczyny, tylko nadawanie znaczenia i sensu tego, co będzie dalej i tego, z czym postanawiamy wyjść, co bierzemy na wynos z tego um, doświadczenia i idziemy dalej. To wydaje mi się o wiele bardziej pomocną um, perspektywą na, na tą kwestię. Zaznaczyłam jeszcze raz, oczywiście um, absolutnie każdy może mieć inne spojrzenie na tę sprawę, być może bardzo mocno jesteś um, Przekonany lub przekonana o tym, że nic się nie dzieje bez przyczyny, albo że życie jest sprawiedliwe, albo że nie jest sprawiedliwe. Moja tylko, moja mała sugestia w całym tym filmie brzmi, jak to na ciebie działa, czy to jest dla ciebie pomocne, i co dalej? Tak, jeżeli już powiemy, że nic się nie dzieje bez przyczyny, albo że życie nie jest sprawiedliwe, i co dalej? Tak? Co, co dalej? I czy faktycznie czujesz, że te tezy pomagają ci. Przejść do trybu funkcjonowania i co dalej. Bo to jest ten tryb, to jest, to jest ta właśnie gra warta świeczki. Ok. Dzięki wielkie za uwagę. Daj mi znać w komentarzu, co w ogóle sądzisz. Podziel się swoimi myślami i co. Zapraszam Ciebie do newslettera. Zapraszam na sesję 1 na 1. I widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.